Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie po kolejnej tygodniowej przerwie. Moi mili, spowodowanej, no przyznam się szczerze, brakiem czasu, totalnym brakiem czasu i prowadzeniem drugiego kanału, z którego mamy już jakieś tam pieniążki. O, jedzie lokomotywa! Zobaczcie! Dobra, wracając do tematu, moi mili, dzisiaj po przeczytaniu Waszych komentarzy idziemy sobie na pole, czyli na skrawki łąki. Zobaczcie, tuż przy torowisku, o, takie tam skrawki łąki, by porobić, moi mili, zdjęcia makro. Zdjęcia makro przyrody. Przyrody naszej kochanej polskiej przyrody. Zdjęcia takie jak na przykład to, albo te dwa, albo takie, które zrobiłem wcześniej, jak przechodziłem, że zrobiłem rekonesans, moi mili. Czy już są nasze kochane motylki? Także, moi mili, dzisiaj pokażę Wam, jak ja to robię. Miałem ze sobą tylko stary aparat Sony Alpha 37, bez żadnej lampy, bez żadnego dyfuzora, po prostu zostawimy to tak, jak nam przyroda dała. Się wysoszyłem, a tu kurna lotnicza tory przekładała. No nieważne, jak widzicie za mną, chmurzyska się zebrały, także słońca nie ma. Będziemy musieli sobie poradzić. Pokażę Wam, jak ja sobie z tym radzę, czyli tam warunki typu ISO i tak dalej. No zobaczymy. Dlatego, moi mili, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Dobrze, moi mili, słuchajcie, ja szybko wyciągnę aparat, gdyż od razu trafiliśmy na przepięknego strzępotka. Jak widzicie, Sony. Zaraz Wam powiem, jak ja ustawiam ostrość i tak dalej. On jeszcze nie jest aż tak mało aktywny. Zaraz Wam go pokażę, moi mili. Zobaczcie, właśnie go nagrywam. Tutaj sobie siedzi. Prawda, że piękny jest. Jedzie, kurczę, pociąg. Zaraz będziemy musieli przerwać na chwilę. Ale to nieważne. Przepiękny strzępotek. On mi odleciał z innego krzaczka, gdzie się ustawiałem. Moi drodzy, dobra. Poczekamy chwilę. Przejedzie pociąg i spotkamy się za chwilę, nie? O, udało się. Moi mili, pierwsza podstawowa zasada przy robieniu takich zdjęć to jest nie płoszyć. Bardzo delikatne ruchy, słuchajcie. I ustawiamy aparat tak, jak chcemy go skadrować. A jeśli chodzi o właściwości, to tak. 1.160 mam ustawione, f2.8, bo ten aparat daje mi taką przesłonę. Ona jest fajna, bo rozmywa to tło, które jest z tyłu. Nie ma światła, nie ma słońca, więc musimy poradzić sobie z jednolitym tłem. Może dodamy jakiś odblask słońca albo coś takiego, jak będziemy to obrabiać. ISO 100 wiadomo, przesłona f2.8 i mam 1.160 sekundy. Słuchajcie, moi drodzy, słuchajcie, pokazuję Wam go jeszcze raz. Dlaczego 1.160 sekundy? Gdyż jest taka niepisana zasada, że jak ma podwójna wartość obiektywu, czyli jak mam obiektyw tutaj 50 mm, czyli na moim APS-C to wychodzi 75, czyli pomnożymy to razy 2, to wyjdzie nam 150, tak? A ja mam 1.160, więc w zupełności to wystarczy, żeby zrobić w miarę ostre zdjęcie. I druga zasada, już go wyłączę, żeby nie nagrywał.
Druga zasada, on jest teraz, kurczę, schowany za krzaczkiem. Druga zasada, to jak widzicie, ja się opieram. Opieram aparat o moją nogę, o kolano dokładnie. I robię zdjęcie. Zobaczmy, jak wyszło. Oczywiście ja tych zdjęć robię całą masę. Główka jest ostra. Przepięknie. Przepięknie nam się skrzydła rozrosły. Zresztą powiem wam szczerze, tak, możemy jeszcze przesłonę do 3.2 zmniejszyć. I jedną 125 sekundy też nam powinno wystarczyć. Zobaczmy teraz. Ja zawsze robię kilka strzałów, albo nawet kilkadziesiąt. Po to, moi drodzy, żeby któreś wybrać z tego zdjęcia, nie? Oto już nam nie wyszło całkowicie ostre. Zobaczmy sobie trzecie. I tak widzicie, siedzę sobie z tym motylkiem. Przepiękny strzępotek, moi drodzy. O, ale to wyszło ostre. No przepiękne. No, wiadomo, słuchajcie, jeśli nie ustawicie się równolegle przy takiej małej przesłonie, no to tło będziecie mieli, znaczy końcówki skrzydeł nie będą takie ostre, ale tym się nie przejmujcie, naprawdę, bo jesteście na łonie natury. Jeśli chodzi o motyle, no to wiadomo, mały gwałtowny ruch i one od razu znikają, nie? Dobra pora, słuchajcie, wychodzić na zdjęcia, żeby robić zdjęcia właśnie motylkom i tak dalej, to jest albo wcześnie rano, gdzie możemy też spotkać krople rosy, które są właśnie na motylach, albo właśnie wieczorem, tuż przed zachodem słońca, trochę po zachodzie słońca, i to wiąże się z tym, że wtedy motyle po całym dniu sobie odpoczywają, tak? Szukają miejsca do noclegu bezpiecznego i tak dalej. Najlepsza pora na fotografię. Dobrze, moi mili, mamy pierwsze zdjęcie, na które was zapraszam teraz. Drodzy moi, słuchajcie, jeszcze bardzo fajna kwestia, którą chcę poruszyć, związana z wychodzeniem, bo my chodzimy teraz po wysokich trawach, tak? No bo one tu jest fajne miejsce dla nich, żeby się schowały i odpoczywały. Dlatego nawet jak jesteście latem, słuchajcie, moi drodzy, długie spodnie. No ja mam spodnie typowo takie trekkingowe, one mają gumki, także zakładam je na wysokie buty. I mają gumki, które ściągam sobie, jeśli chodzę po wysokich trawach. Dlaczego? Kleszcze, moi drodzy. Kleszcze są, były i będą. I musimy się przyzwyczaić do tego, że one cały czas są z nami i że sami na nas łażą, na nasze psy i tak dalej, więc nie ma sensu się bać, nie? Po prostu trzeba się dobrze zabezpieczyć. A góra, jak widzicie, muszki latają wokół mnie, nie siadają. Jestem wysmarowany mgłą. I pamiętajcie, DIT kuźwa 350 i nic nie siada, nie? Ja wiem. DIT to zło, ale słuchajcie, no działa, sprawdza się i co do niego mam zaufanie, nie? Dobrze. Szukamy dalej w takim razie. To tyle chciałem wam powiedzieć o ubiorze, no bo to też jest ważne, nie? Wysokie buty, moi drodzy, wchodzimy w trawę, długie spodnie i repelenty, czy jak to się nazywa? Dobrze, no mniejsza o to. Dobrze. O, widzę białego motylka. Kapustnik. Może usiądzie. Zobaczymy. Dobra. Spotykamy się przy kolejnym zdjęciu. Thank you.
Moi mili, jak już do tej pory dotarliście, to bym was poprosił o tego lajka, nie? I subskrypcję, ale szczególnie z dzwonkiem, bo ja już mam naprawdę prawie 1000 subskrybentów. A oglądalność to nie dociera chyba do wszystkich. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. YouTube nie przejmuje się tym, słuchajcie. Nie dbam o te roboty. Nie to, że nie zależy mi, bo zależy mi na was, na waszej oglądalności i tak dalej, ale nie mam czasu się bawić, wiecie, w jakieś statystyki, przeglądanie tego i tak dalej. Robię to z pasji, robię to dla was, dlatego kanał nazywa się Bo Lubię Robić Zdjęcia. Po prostu lubię to robić i zachęcam was do robienia zdjęć. Jak widzicie, tanim kosztem, dobrym kosztem. Także słuchajcie, moi drodzy, jak możecie, to dajcie łapkę, zasubskrybujcie i wszystko, żeby było dobrze, zgodnie z planem. Dobrze, moi mili, przenieśliśmy się na drugą polanę, gdyż tutaj wczoraj byłem z pieskiem i na pewno spotkałem tutaj modraszki. Na tamtej polanie nie było, więc zobaczymy, co będzie tutaj. Zobaczcie. Kurczę, powiem wam szczerze, że chmury ładnie wyświecają. Jeszcze słońce powinno być nad horyzontem, ale czy jest, czy nie ma, nie wiem. Dobra, ustawię ostrość. Pyk, pyk. Dobra, coś tam zapało. No to co, idziemy szukać. Jeszcze jedno zdjęcie i opowiem wam coś o innych ustawieniach i będziemy lecieć, nie? Dobrze, zostawcie tą łapkę i kliknijcie dzwonka. Do zobaczenia za chwilę. Nagrywamy dalej. Słuchajcie, jest modraszek i pięknie siedzi. Zaraz go wam pokażę. Poczekajcie, chyba mnie nie zgubi osmo, co? O, już mnie zgubiło. Ja cię. Halo. Okej. Jest, face track. Okej. Jestem. Dobra. Słuchajcie, schowam telefon. Nie wiem, czy mnie będzie tutaj widać. Dobrze, chyba jestem, co? Czy nie? O, jestem teraz, dobra. Przepiękny modraszek usiadł. Słuchajcie, ja się nie znam na modraszkach. Wiem, że ich trochę jest gatunków i można je rozróżnić, jak tak sobie siedzą. Tam się liczy plamki odpowiednie i tak dalej. Ojej, no, a następny kadr muchówki się rozmnażają. Dobrze, moi mili. Staram się być delikatnym tutaj teraz, żeby go nie wystraszyć. Zaraz go wam pokażę. Spójrzcie na to. Spójrzcie na to. Dobra, złap mi ostrość. Okej. Prawda, że piękny? Zobaczcie, jak on ślicznie usiadł. Ja nagrywam wideo z przesłoną 3,5 i zobaczcie, jak fajnie z tyłu tło rozmywa. Coś pięknego, ale będzie piękny kadr, słuchajcie. Piękny kadr będzie. To jest modraszek prawdopodobnie ikar, ale jak ktoś się zna na motylkach, to proszę mi podpowiedzieć i mnie poprawić w komentarzach, tak? Dobrze. Jak widzicie, za mną światła już nie będzie, więc staramy się robić tak, jak mamy. Okej. Miałem wam powiedzieć, moi drodzy, coś odnośnie ustawienia ISO. Jeśli boicie się robić na manualu, tak jak ja to robię, to, moi drodzy, możecie bez żadnego problemu ustawić sobie aparat w priorytet przesłony, w priorytet migawki. Co ja gadam. W międzyczasie będę robił zdjęcia, nie? W priorytet migawki. Ustawić sobie migawkę na żądaną wartość, czyli taką, jak chcemy, odnośnie, tak jak wam mówiłem, obiektywu, dwukrotności obiektywu, wartości obiektywu, i ustawić sobie ISO na auto. Jest taka możliwość, nawet soniaczu tu mam, nie będę wam pokazywał dokładnie, bo każdy aparat ma to inaczej ustawienia i wtedy aparat wam sam dobierze wartość ISO do migawki. I naprawdę nie bójcie się używać wysokich ISO, jeśli mamy słabe słońce, a mamy przepiękny kadr. Uj, jaki śliczny jest. Jaki on jest śliczny. Do krzyżaków jedzie. No dobrze, jak jedzie do krzyżaków, to niech sobie jedzie. Słuchajcie, ja podniosę teraz ISO do 200, żeby wpuścić trochę więcej światła. Robię na przesłonie 3,2, zatem nie jest to najgorsza przesłona, a ten obiektyw naprawdę jest ostry,
od samej pełnej dziury. A to jest Konica Minolta, słuchajcie. Bardzo stary obiektyw, który robi przepiękne, kolorystyczne zdjęcia. I no nie mogę nic złego na temat tego obiektywu powiedzieć. Jest ostry od pełnej dziury, czyli od przesłony 2.8. Ajajajajaj, piękny jest. Piękny jest. I słuchajcie, jeszcze jeśli byście chcieli zrobić, żeby był on ostry, możecie sobie na przykład zwiększyć przesłonę do f8, zrobić zdjęcie, a potem zrobić na przesłonie f2.8 taki sam kadr, żeby po prostu połączyć te dwa zdjęcia. Ja się w to nie bawię, nawet jak jakieś końcówki skrzydeł nie będą ostre albo coś takiego, to mnie to nie rusza, naprawdę. Jest piękny kadr, przepiękny kadr, nie ma co narzekać, co żałować i tak dalej. Staramy się ustawić do niego poziomo. Wiadomo, ostrzymy na oczy. Jak widzicie, ja robię naprawdę dużo zdjęć, żeby móc z czego wybierać, moi drodzy, wiecie? A kadr jest przepiękny. Ja sobie chyba ustawię go w ten sposób, tak jak idzie gałąź. On jest naprawdę spokojny. Przepiękny, spokojny. Poczekajcie chwilę, pociąg jedzie. Dobrze. Chyba na dzisiaj wystarczą te dwa zdjęcia i na to zdjęcie tego przepięknego modraszka zapraszam Was właśnie teraz. I cóż mogę więcej powiedzieć, moi mini? Tylko tyle, żebyście wychodzili na te zdjęcia, nie? Ale muchlata. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. Jest strasznie gorąco, dlatego dzisiaj psa nie brałem. Wiem, że on by chciał ze mną wszędzie łazić, ale no... Nie będę go męczył. Troszkę się... Teraz będę wracał do domu, się trochę ochłodzi, bo jeszcze i tak na zakupy muszę iść. Więc zabiorę pieska ze sobą na spacer. I moi mili, chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tak na koniec, po tym przepięknym zdjęciu modraszka. Wychodźcie na zdjęcia i się ruszajcie. Bo ostatnio zauważyłem coś takiego na forach fotograficznych. Tak, wchodzę tam, ale się nie udzielam, po prostu czytam. Kłótnie jakieś odnośnie sprzętów i tak dalej. Słuchajcie. Po co to komu? Po co to komu, żeby wśród środowisku fotografów też się kłócić, jaki sprzęt robi lepsze zdjęcia, jakie obiektywy i tak dalej. Słuchajcie, ja staram się Wam udowodnić to, że można zrobić przepiękne zdjęcia tym, co mamy. Tym, co mamy. Jeśli mamy na przykład aparat, który ma przesłonę F4, ona jest bardzo dobra, jest ostry, czy nawet F5.6 też można zrobić zdjęcia zbliżeniowe. To nie muszą być makro, możemy to skropować, rozmyć to. Ja wiem, że to jest ingerencja, ale no posłuchajcie, no ja się szkoliłem na kliszach, tak? Zaczynałem przygodę z fotografią na kliszach i tam też się manipulowało takie różne rzeczy. Więc nie słuchajcie czegoś takiego, że ja wiem, są fanatycy, że zdjęcie ma być takie, jak jest aparatu. Czasami się nie da. Czasami jesteśmy w sytuacji, gdzie musimy coś poprawić, żeby to ładnie wyglądało. Dlatego też nie biorę udziału w żadnych konkursach, bo dla mnie surowe zdjęcia to jest tam tylko ekspozycja, kontrast i tak dalej, wstawianie do tego to jest... No dla mnie to jest porażka, tak? No bo czasami trafiasz na sytuację chwilową dosłownie, tak? Przepięknie usiądzie, zrobisz zdjęcie i koniec.
i masz możliwość poprawienia tego zdjęcia w programie i tak dalej, ale no niestety to zdjęcie już nie przejdzie do konkursu i dlatego mam na to troszkę wywalone. Może dobrze, może źle, nie wiem, sami napiszcie, czy warto brać udział w tych konkursach, czy nie warto, chociaż teraz zauważyłem, że przepełnione jest jakimiś dziwnymi przepisami. No i czytajcie regulaminy, nie? Bo możecie stracić zdjęcia na cześć innych podmiotów i nie będziecie mieli do nich praw, także dobrze. Nie przynudzam, słuchajcie, jak chcecie, to dajcie łapkę w górę za moje wyjścia, męczenie się z komarami, muszkami i tak dalej. I co, do zobaczenia na kolejnym filmie. Nie obiecuję, że będzie za tydzień, ale mam nadzieję, że coś. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Bez odbioru, hej!